Yo, yo, tutaj Jimmy z JP i zaczynamy. Tak, to odcinek z LoLa, który tak bardzo oczekiwaliście, którego pisaliście mi na PW, że tak bardzo go chcecie. A którą postacią? Najwięcej komentarzy i głosów było na Talona, więc Talonem. No, to moja praktycznie ulubiona postać, więc takżeście się dobrze wstrzelili. Ale już na początek widzimy, że mam mały problem. I'm first pick top. Ja pierwszy picknąłem top. Trudno. Takie życie. O, czy mogę odmówić braciom? Talon dzwoni na topa. Nie, no tak, wiecie, tak przetłumaczyłem tak od razu. No. Żartuję. Śmieszne. Talon idzie na topa. No. No ja idę na topa, więc wypierdzielać mi stąd. I'm with piemny. Co to piemny? Co to piemny? Nie, serio, nie wiem. O, Fizz już pięknie zjechał Shena. Nami go bot. Nie ma takiego życia. A w ogóle tu lubię postać Talona, bo jest fajna. Ale tak, powiem tak. Nagrywam ten odcinek już piąty raz. Jeżeli pójdzie coś nie tak, to mnie trafi szlak. Wiesz dlaczego? Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Za pierwszym razem nagrał mi się odcinek, ale głos jak wkładałem do Camtasia nie chciał się przerobić. Za drugim razem Fraps nagrywał mi po 30 sekund odcinek, więc nie pykło. Za trzecim razem Fraps wyłączył mi się w połowie nagrywania i nie chciał się włączyć. I teraz nagrywam Frapsem pełną wersją, którą kupiłem specjalnie, żeby działało. Już mnie szlak trafiał. I proszę, niech wszystko pójdzie tak, jak ma pójść. Bo mnie chyba coś trafi. No obiłem go, no obiłem. A ten się flashnął, co mu dał flash? Po co mu się flashnął? No ludzie, powiedzcie. A właśnie, już niedługo. A może powiem to potem. A żeby was zatrzymać na tym filmiku, żebyście nie poszli oglądać jakiegoś rojo. Ludzie, no. Naprawdę? Naprawdę? No Timo, naprawdę? Timo, mogłeś tak zrąbać? Ludzie! Nie, będzie ciężko. Będzie bardzo, bardzo ciężko. Talon. Chyba wiem, jak nazwać odcinek. Właśnie się zastanawiałem, jak go nazwać. I muszę jakoś dać zarąbistą miniaturkę, bo spodoba wam się na pewno. Lol, w ogóle mam 30 FPS-ów, jest jakaś magia. Nie wiem, wcześniej miałem 60, teraz mam 30. Lepiej nie może być. Patrzcie, pięknie, Darius nie trafił ze swojego ten. No pewnie jakimś nobem gramy. Czekajcie, zobaczymy co kupił. No to nob. No, na Dariusa sam damage się kupuje, no to. Wężyć tak. O, pięknie. Widzicie, ludzie? I mamy w ten sposób. Mamy dwa trupy! Thanks, Timo. Thanks. Naprawdę. Wspaniały support, Timo. Wspaniały. Grajcie jako supporty, Timo. Bardzo potrzebne są. Bardzo. Widać, że ten mecz będzie GG, bo oni nic nie ogarniają. Nie wiem dlaczego. O, właśnie, już niedługo będę miał mój 30. Upragniony 30 level. I napiszcie mi, czy chcecie, żebym wam pokazywał, jak gram te 10 meczy, które będą mi powiedzą, do których dewizji mam dojść. Stary, a żeś mnie wystraszył. Jezu, myślałem, że tu zawał dostanę. Może tego nie słyszeliście w moim głosie, ale moje serce wali. Jeszcze jedno. Mam nadzieję, że... No, w ogóle mam nadzieję, co to w ogóle jest. Jestem ciekawy, czy wy słyszycie moją muzykę, czy nie słyszycie je. Może i słyszycie... Aj, Timo. A, pięknie. Good job. Bardzo dobrze. Fet thanks. Za dobre sprawowanie życiu. Ja się zara ofnę. Ja się afonę. Ja się rekoluję. O, przepraszam, musiałem się napić. Nikt mi nie przerwie.
No nareszcie, rodziców nie mam w domu, więc nikt mi nie przerwie nagrywania. Więc myślę, że nie będzie źle. Myślę, że wyrywać się zajebiście. Dobra. Biegnę do Timo. Timo. Timo! Atak! Timo atakuje. A Shen atakuje ten. Już niedługo. Nadejdzie na mój kanał coś wspaniałego, dobra. Ale może powiem najpierw, jakie będą zmiany na moim kanale. To powiem tak, w tym filmiku nie będzie intro. To się zmieniło. Po pierwsze, musiałem robić od nowa komputer. Po drugie, nie mam tamtego intro. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Po trzecie, no albo po pierwsze kolejne rzeczy. Zmieni się to, że nie będę nagrywał ani Kryzysa, bo mi nie chce działać na laptopie, nie wiem dlaczego. Ani Minecrafta, bo nie chce mi się grać w Minecrafta. Tyle. Oh fuck, Timo! Jaki KS! Good KS, aż mu napiszę, ja nie mogę, jaki KS! Ja nie mogę, jaki KS, widzieliście tego KS-a? Ja nie mogę aż tego na powtórce obejrzę. Czego boję, kurde! Master może jak nie jest nafidowany, ale jak będzie nafidowany, to po mnie. Wystarczy, słuchajcie, Master teraz jest tak dorąbany, że czego buffują bardziej, ale wystarczy mu teraz samo ostrzenie skończoności, już koksi. Ja grałem mecz ostatnio Masterem na golniki Berserkera, plus ostrzenie skończoności dało masakrę totalną, zniszczyłem ich. Po prostu ich zniszczyłem, wchodziłem, pentaki, uciekałem. Cztery trupy, dwa trupy, wszystkich zabiłem, ja wychodziłem więcej niż 3/4 HP. Jest to naprawdę dużo, zważywszy na to, że Master nie ma dużej odporności. Odporności, co to jest kurde biologia? Nie ma dużej obronny. Możemy się cofnąć, ale się nie cofnę. Bo Timo sobie może nie poradzić z dwójką. Przydałoby się ich zabić. Chociaż jednego. I to próbujemy się cofnąć. O kurde, trash. I patrzcie, jak se pięknie na bucie radzą. Widzicie na jednym puszczę. Ha, trash nie daje rady, nie wyrabia. O fuck! Oho! Bigo! Stary, czemuś go nie bił? Ali! Ale lol! Się do niego tepnę! Żeby go zabić! A to za chwilę. Ludzie, czekajcie. Staw bije. Plus tak, powiedzcie mi, zabijać go. Ja tak ja to robię! Ja wracam do bazy, mam full, mam dużo kaski i sobie coś kupię. Warus poradzi. Warus da radę. Wierzę w ciebie. Piękny Warus. Wspaniale. Wierzyłem w ciebie. To dzięki mnie, widzisz? Wiara czyni cuda. No. Biegniemy, no to pan. Będę zmierał fragi. Ale nie, ta gra będzie easy. Bałem się, że ją przegram, bo widzę, że Master przeciwnej drużynie, a tu patrzę. Zero ogaru, nic. Ojej, tu. Nie fiduj go. Proszę. Timo. Temo, jak ja piszę. No. Timo, nie. Proszę, nie gin. Czemu zginąłeś? Nie chciałeś się odnieść. Jezu, lagi. Nie. 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 1211 ping. Musieliście to widzieć. 547. 382. 299, 244, 199, 169, 145, 120, 110, 94, 80, 74, 68, 67, 63, 62, 52, dobra, damy radę. Damy radę! Ludzie, widzieliście to, jak mi ping skoczył? Musieliście to widzieć. Dobrze, że nie walczyłem. Pomyski na W ogólnie jest zarąbiste dla hitów i dlatego go maksujemy. I jeszcze dlatego, że spowalnia się czy dobry damage. Master się na pewno gdzieś tu chowa. Jestem tego pewien. Shen sobie jak zwykle nie radzi. Fizz jest w ogóle OP. Zastanawiam się, czy go nie kupić. Chyba jednak go kupię. Czekaj, zeskanujemy. Nie ma. W razie czego warto tak skanować, bo możecie uniknąć przez to śmierci męczeńskiej. W wykonaniu dwóch debili, którzy tam stoją. Pamiętajcie,
Każdy z kim gracie jest lołem w waszej przeciwnym teamie. Każdy z kim gracie. Każdy. Musicie to zapamiętać. Każdy. W ogóle, nagrywam frapsę, więc teraz będę miał przerąbany, bo na dysku zajmie mi chyba 40 giga. Że koło tego. Bigo, czemu godnobie nie biłeś? Jakiś ciebie no. Porozstawiałeś tyle grzybów, nie umiesz kurde bić. Nie umiesz nic zbić, głupi Timosie. Dobra, żartuję, to nie jest głupi Timos. Ale czemu on nic nie robił? Ludzie, wytłumaczcie mi to. Jak można nic nie robić? Jak można nic nie robić? Ludzie, powiedzcie, dobra, ja się uleczę pod tym. Ja nie mogę. Dobra, ja się leczę. Ja się cofam. Się rekeluję. Jak to mówią, ja się wycofuję, ja nie uciekam, ja się tylko wycofuję. A, i jakby co, nie mówicie na KS, KS, tylko mówicie na KS, ja biorę to, co moje. Tak jest lepsze określenie, biorę to, co moje, bo mi się to należy. Właśnie, dobra, ale nie, widzę, że gram z idiotami, więc ta gra będzie łatwa, prosta. A w ogóle Darius, Jezu, Matko Boska, jak on to zrobił, przepraszam teraz, że... W ogóle mówię, wzywam nadarem Pana Boga, ale jak on to zrąbał, ja nie mogę, jak on to zrąbał, jak można tak zrąbać Dariusem, wbić po prostu na Timos full HP. O matko, kto tu jest, kto tu jest, nie, nie, ludzie, nie, kto, ja się go boję, na grzyba go sprowadzimy, na grzyba go. Worus, fuck, ale się wpieprzyłem. O nie! Ale zjebałem! Ludzie! Przeżyłem to! Przeżyłem to! Wyście to widzieli! Jesteście świadkami! Widzieliście to, jak spieprzyłem, nie? Widzieliście to! No dobrze, że to widzieliście. Wiecie, że spieprzyłem? Więc tak jest. O Jezu, ale to spieprzyłem. Timo se zgarnie w Pragę, jaki żal, co to ma w ogóle powiedzieć. Ale dobra, w ogóle pieprzyć. No patrzcie, Timo wbija i frag dla niego. Gdzie on? Nie zabił go. Nie, no bez jaj. No to był easy kill. No easy kill. Jakbym tu był twist fate'em, to już by dawno zginął. Bo dlatego, żebym się tam tknął i giiiiciu. Ah. Ja mam różny wachlarz tych moich głosów, na przykład. Jestem staruszki. To gadają misi. Albo... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W tle leci muzyczka, a mi się to bardzo podoba. I film się nagrywa, bo jakby się nie nagrywał, to by mnie coś trafiło. Ja nigdy nie pamiętam, żeby patrzeć, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Tak szczerze, mam to gdzieś. Ma się nagrywać, bo to są programy do nagrywania, żeby nagrywały, zgadza się? A jeszcze jedno. Jeżeli tak w ogóle o w tym frapsie. Czemu ludzie dają, że trzeba mieć pełną wersję do tego, żeby nagrywać jak filmy jakieś? To jest bez sensu, oni dają wersję próbną po to, jak nagrywa 30 sekund, żeby nagrało właśnie te 30 sekund, nie po to, żeby nagrywać. Dają po to, że dla wyglądu. Dlatego, że inni dają wersje darmowe, to oni też muszą. Nie mogą być gorsi, nie? Jezu, co za debile. Jakby mogli dać coś, co by było 100 razy lepsze. Patrzcie, no patrzcie na Mastera, no. Musiałem to zrobić, ludzie musiało, no. Widzicie, jaka to ciota. Nawet Master se ze mną nie radzi. Dobra, no. Może to słabe. O Jezu. Już ten mięśniak tu idzie. Ten, muscular pens. Okej. Okay. Co ja gadam? Patrzcie na mu damage'a, patrzcie! Good! Temo! Good, Timo! Good, good! Bardzo dobrze, bardzo dobrze! Wspaniale wręcz bym powiedział, wspaniale! To jest na krwiopijce zbieramy, tak, na krwiopijce. Dobra! Nadszedł czas! Nadszedł ten czas, żeby wam powiedzieć o najbardziej epickiej grze, jaką kiedykolwiek poznaliście. Nie powiem wam jej nazwy, to będzie tajemnica, ona się pojawi wkrótce na moim kanale. Tak, pojawi się. Będzie zastępowała
i serię z Crysisa, i serię z Minecrafta. Tak, najbardziej epicką grę na świecie. Ona będzie na moim kanale. Dokładnie. To będzie na moim kanale. Już wiecie, co mam na myśli. Wiecie dokładnie, co to za gra. Więc nie muszę wam mówić. A jeżeli nie wiecie, to żałujcie. To jest najlepsza gra, jaką kiedykolwiek możecie poznać. Pamiętajcie o tym. Timo, pięknie, ściągasz ich uwagę, pięknie. Go mi, go mi! Biegnij do mnie! Timo, biegnij! Dobrze, przerwał ten. Ta gra jest bardzo epicka. W niej jest wszystko możliwe. Wszystko! No i powiedzmy, że jest po angielsku, więc dla każdego będzie mógł się uczyć angielskiego. Będziesz mógł uczyć się angielskiego, po to, żeby być angielskim językiem. O, tam zgarnął fraga, pięknie. Dobra, ja się cofam, ja się rekeluję. Timo już sobie poradzi bez mojej pomocy. A ja się rekeluję. Będę szczęśliwy. O, Timo zgarnął fraga, mówiłem, jak sobie poradzi. Ja nigdy się nie mylę, nigdy, zapamiętajcie to sobie. Nigdy, ja się nigdy nie mylę. Jinx i JP się nigdy nie myli. O, mówiłem, że sobie poradzi, mówiłem, nawet wierzę tym stylu. Ha, 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 jeszcze raz ha. Sorry, musiałem się napić. Suszy mnie w gardle strasznie. No to nareszcie się jakoś rozgrzałem. Spoko. Dalej Frat nagrywa, zwycięstwo ludzie, zwycięstwo. Macie szczęście, że to szybko ogarnąłem, ludzie, bo by jeszcze filmików długo, długo nie było, Jezu. Tak naprawdę, ale brakuje mi nagrywania, będę wam nagrywał, mi go brakuje, naprawdę. Ja nie robię sobie live, mi go brakuje po prostu. O Jezu, cała trójka. Ja się boję, stanę sobie pod wieżą. Będę wyczekiwał. Aha, ta piosenka, spoko. Nie, sorry, na chwilę stanął mi głos, bo tam, bo chciałem usłyszeć, co to za piosenka, ale spoko. O, Shen, ciekawe co, ile on ma HP. 2K. Jak na Shena to mało. Shen. Shen. A tylko plemionkę ma. W sumie, że się pod tanka buduje, to jest dobrze. Zobaczymy tą epicką bitwę, kiedy Nami zabije Dariusa. Namida, trzeba Namida biec. Patrzcie ludzie, epickość nad epickościami. Biegnę ludzie, biegnę, moje fragi, moje fragi. Moje fragi. No właśnie już po nich, już po moich fragach. Dobrze powiedziałeś, Talon, moje fragi, czemu ja tu nie poszłem? Czemu byłem tak głupi tu nie poszłem? Czemu? Bo byłem na topie. To jest odpowiedź. Shen! Ty świniu! Ale on ma przebicie pancerza duże. Zapomniałem, że on ma tak ogromne przebicie pancerza. Patrz jak pięknie dostał. Ej, no ja też dostałem to chamstwo. Dużo od wieży dostaję tak po dupie. Warus tam jeszcze jest. To ja tam nie wbiję. Chciałem wbić, żeby go zabić, ale niestety jebany Warus mi przeszkodzi. Nie trafił! Warus cio tam jest, bo nie trafił mnie, a ja też go nie trafiłem. Fuck! Złe, ja się cofam. Nie! Przyciągasz mnie! Ty świniu! No. Co za świnia, widzieliście to? Widzieliście to, jak mnie chamsko zaczął przyciągać i zginął. Więc wyszło na moje. Pięknie, dzięki. Dziękuję, że powiedział, widzicie? Pisze, że jestem OP. OPPP, OPPP, PP, OP. What the fuck, lag. Nie, zbugowało mnie. Znowu laga miałem. Dobra, walić. Biegnę, ludzie, biegnę do was. Ale mi gardło zasnął. Oj. Czekaj, posłuchaj tego bita. Jak słyszycie, to posłuchajcie. Czekaj, na chwilę się przymknę. A widzicie jaki beat? Ja nie mogę. Ale to fajnie się tam przy czymś takim gra. W ogóle jak zarąbiście idzie temu Fizowi. Patrzcie na Fiza jak on wbije. O Jezu, ale zrąbałem. W ogóle trash. Przyciągnął minionka, widzieliście to? Widzieliście? To był... zrąbałem to, to był gówno miesiąca. Właśnie zrobiłem gówno miesiąca. Mogę na niego wbić jak chcesz.
Czyż kultura! Ty dziulu, ty pieprzony gnuju, ty guju, ty chuju, ty buju, ty zbuju, ty dziwko. Challenge! Ho. Nie no, ja pierdziele, co za świnia! Widzieliście, jaka świnia mnie przyciągnęła, chamska, pieprzona w dupę jego, węża? Ha! Możecie się walić. Patrzcie, jak chciał mnie walić, pięknie. No, widzieliście? Wejdź ten... ale sorry, nie znam tego języka w ogóle. Nawet nie wiem, co to za język. Myślę. Jezu, co oni śpiewają? To są jakieś zgadze śpiewają. Wiem, Lady Gaga, a jakieś zgadze śpiewają? Zgaga? Masz zgagę? A powiedziałem... A ty... Jestem, ale ludzie mi tam piszą na pewno na przykład coś w stylu czy mógłbym, czy, co to było, kurczę. Właśnie, co to było. Pewnie połowa z was myśli teraz coś wymyślić, ale tak serio ten. A jeszcze do uwaga do hejterów, w razie czego, nie biorę, mam w dupie, czy ktoś jest hejterem, czy nie. Jezu, ale mi jest, Jezu, nie! Widzieliście to? Ludzie! Co to w ogóle było? What the fuck? What the fuck? No co to w ogóle było? Wszystkie ulty na mnie poszły. Ja pierdzielę. Pierwszy raz w życiu się z czymś takim spotkałem. Wszystkie ulty na mnie. A co? Pierwszy nie będę na niego ulty. O, ja nie mogę. Ale taka piosenka mi spadła teraz do głowy i nie mogę jej przestać mówić. Mi. Dobra, czekam. To była Cerebra, mi. To ona zarąbista jest. Zarąbista piosenka. Wow, zarąbista piosenka. Śpiewam teraz hymn polski. Zarąbista piosenka. To była zarąbista piosenka. Zarąbista piosenka. Monster mnie zabije. Jak? Aha! Ignite. Pieprzony. A mówiłem, że ma teraz OP. Ale co ma kupione? Statika na 100% i jeszcze coś. Krwawmiecz. No to się nie dziwię. Jezu. No i mój pierwszy dead. A chciałbym być bez deadów. Jak w tamtym odcinku z Ramusem. A, nawiązuję do tamtego odcinka. Pomyliłem się. Ramus to nie jest postać Kerry. Postacie Kerry to są postacie... ADC-ry to są postacie, które strzelają. I są AD, nie? No, AD, czyli damage. Damage. Mają damage. Możesz, kurde, ale to zrąbałem. Przepraszam, ludzie, no przepraszam! Zginąłem na takim nogu. Jakimś master. Ale w ogóle masy mówią, że to jest OP postać. Ona duży damage wali. Jezu, jeszcze ulta odpalić, Jezu. On miał ulta odpalonego, dlatego mnie tak szybko zagubił. Ale na wszystko sposób. I ja znajdę sposób na niego. Jeszcze raz musiałem się napić. Nie, mam dużo tego picia, chyba 3 litry, więc wiecie. Tak, musiałem się napić. Musiałem się napić. Nie, nami! Ty pizdo, ty ruska, ty ciulu. Ty pizdolek się. No nie! Widzieliście to? Ludzie! Master! The fuck? Skąd się wziął tu master? Ej lol! Ej, skąd on się tu wziął? Zaś ślepy jestem? Ja wierzę, myślałem, że go tu nie ma. Tu się master wpieprzył nagle, ja nie mogę. Jakaś magia. Muszę się tepnął, kto tu wie. Jakieś czarne magie uprawia chłopie. Znaczy ludzie, jakieś czarne magie uprawia master i ten. I co to ten? Właśnie master to jest mistrz, no to może jakiś, jest jakiś mistrzem czarnej magii. Kurde, już niedługo na magach go może zmienią. Jaki piękny stun! O pięknie, Varus, teraz się popisałeś. Wszyscy ludzie to widzieli. Wszyscy ludzie z YouTube'a to widzieli. Tak, widzieli, jaki ty jesteś dobry. Good, Varus. Good. Good.
Wspaniały Varus. Nie no, Varus to ogar. Ogar, nie będę na niego narzekał. 10-2, jak mnie to boli, serduszko mnie boli. Attack heart, serce atakuje. W tej grze wszystko jest możliwe, naprawdę, nawet serce można zaatakować, to wszystko jest tam możliwe. Oglądałem może jeden let's play z tego, tak mi się spodobało, jak nie wiem, no, naprawdę, spodobało mi się tak, że ja pierniczę. Co jeszcze wam powiem powiedzieć, no, w tej grze ogólnie, no dobra, nie, może nie będę wam o tym mówił. Zrobię wam smaka, jak jakieś danie dobre. Jaki damage! Ja pierdziele, widzieliście to? Oh my god. Ja nie mam takiej odporności dużej, jak myślałem. Jezus Maria, ale zrobiłem. A 10 czy nie jest źle. No tak, na początku tak mi dobrze szło, a teraz zacząłem maść. Będę płakał. A w ogóle wszyscy zaczęli teraz zginąć. Tylko nami żyje! Nami! Stay tower! Nie, przegramy to. Nie, tylko nie to. Nie chcę tego przegrać. Nie. Nie będę płakał. Jestem mężczyzną, chłopaki nie płaczą. Jak ta? Facet to nie płacze. Nie wiem, co to za piosenka była. Facet nie płacze. I don't like. Jak było płakać, zapomniałem. Nie, no nie pamiętam, serio, serio. Trochę jak, teraz jak mnich robią, tak mnisi robią, żeby się kurde skupić. Jak się skupią, o, potrafią przyłożyć swoją pięścią, jak ten listin stąd. Jakby kupę robił. A właśnie w tych wszystkich filmach karate tak ostatnio oglądałem, że tak drą. Jakby kupę robili, jak to wygląda. Tak ten, w kiepskich tak ostatnio, kiepski to robił. Na miecia! Jarek, ogórek, kiełbasa i sznurek, nie. Na miecia, coś takiego. A ostatnio tak było, tak wbił tam. Właśnie tak jak ostatnio oglądałem taki film. Było coś takiego. Tam wychodzi gościu, a nagle wyskakuje za niego jakiś taki ninja i się drze. Haja, zjadę cię, haja! Aż mi na gardło poszło. O Jezu! Rekin. O sorry, katar. Jezu, widzicie co master robi? Co to w ogóle było? Co za shit? Jaki OP shit? Hoja! Chodź tu, zjadę cię! Ty świniu! Ja nie mogę! Widzieliście to co Varu zrobi? Nawet nie wiem co napisać, ludzie. Naprawdę. O, czekajcie. Teraz się wsłucham w bita, żeby lepszym graczem być. Tu mam dutek i brzyk. Dobra, koniec. Chyba się wsłuchałem. Dobra. To jedziemy dalej. Jak fizz biegnie taka ryba. A, tak stąpa. Tak stąpaj. Ej, ja chcę patrzeć na fiza. Stąpaj. Mała rybka. Dawaj. O Jezu. Ej nie chcę tego przegrać, ludzie. Powiedzcie im coś, żeby nas tak nie puszowali. Naprawdę, powiedzcie im coś. Wredne ciule spuszują, wredne pulpury. Jak pięknie Timo se radzi z tym. Z masterem, Tima to kontra na mastera. Pompa musi być. Jak ten, może do filmów się znowu odwołam. Pompa musi być. Każdy o tym wie. Ile on skuścił go. Oh my god. Co za damage! Kur, widzicie to? Widzicie to, ile ma fragów Varus?
I powiedzcie, że ten ciul nie umie grać. Jaki ciul feeder? Kto tak go nafidował? 8 deadów, Timo. Tam 8 deadów. Warus 9 deadów. Fizz 8 deadów. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego świat mnie nie lubi? Dlaczego? Dlaczego muszę to przegrać? To jest wredne dziadostwo i tak to na YouTube wrzucę. A dlaczego? Ja nie chcę przegrywać. Tak fajnie szło. To wszystko wina Putina. To wszystko wina tego. To wszystko wina Riot. Oni dali taką moc Masterowi. To nie moja wina, tylko wina Riot. Zwalimy winę na Riot. Co wy na to? No patrzcie na to! No co to w ogóle ma być? Jezu, ile... No we dwójkę im dali radę, bo zestunowała go nami, ale tak to by zginęli. No co to w ogóle ma być? Taki shit. Please push all... To co ja piszę? Please all push it. Ok? Jak jest razem? Zapomniałem, jak jest razem po angielsku. Dobra, piszesz. Wszyscy napisałem, będzie dobrze. Tak barona chcecie robić! Jezu, Timo, baron, kurde. I zabiją nas, gdy na nich przejdzie baron. Myślcie trochę, przecież my przegramy to. Ludzie, ogarnijcie się! Ludzie! Dobra, nie będę zmieniał. Ale to wszystko wina Riot. To nie moja wina, to wina Riot. Za duży damage dali Masterowi, to jest nie fair. Następny mecz będzie tym, Masterem. Musimy się tak nafidować jak on. Co ludzie? Jak tam? No, Master, 9-10. Pa, 9 fragów mu wystarczyło, żeby rozpieprzać każdego. Może zesunowamy go, nie? Uuu! Joki żal! Upuj! Joki ham! Joki ham! Widzieliście to? Powiedzcie, że to widzieliście. Joki ham! Joki ham! Bijcie go! What the fuck? Jest! Przeżyłem to! Atak! 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 Szybko! Zębutki kupię. Szybko! Szybko, aż sobie muszę butki kupić, żeby tam dobiec. Szybko, biegniemy! Atak! Się dara atak cały czas. No! Atak! Szybko, atakować! Atak! 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 Nie, ludzie, nie wycofujcie się, przegramy to przez tych chuj. Idę się nafidować na Dariusie. Na tym ciulu, nieładnie tak robić, ale pieprzyć to. Ja muszę to wygrać, słyszcie ludzie? Nie możemy tego przegrać. 33 minuty nie pójdą na marne. Wygramy to. Ja w to wierzę. Pieprzyć to, ostrzegajcie mnie. A? Sexy papi. O, widzicie ludzie. Darius nic nam nie zrobił. Praktycznie nic. No nie! Konie ta świnia, proszę! No co to ma być? Ile? HTMG Master. Please. Ascend to Riot. Ascend to Riot. A może to jest Riot duży. Miejmy szacunek do nich. Chociaż nie wiem, za co zbuffowali tego jebanego Mastera. Riot. Nerf Master. Ok. Jaki damage? Ja nie mogę, no co to w ogóle jest? Ja pierdzielę. Napierdzielę tym swoim mieczem masterskim. Czyli mistrzowskim. Jak mnie wkurza ten świnia jedna. Ciekawe, każdy youtuber chyba zna angielski. Coś mi się tak wydaje. Każdego youtubera, którego pytam, czy zna angielski, to odpada: tak, znam angielski, znam angielski. Kto kurde ma nie znać takiego języka jak angielski? Ale mówię, że zna go bardzo dobrze, nie zna go dostatecznie. No dostatecznie, tylko zna go bardzo dobrze, tak na przykład jak ja, nie? Ale
takich słówek prostych, na przykład jak takich trudne słówka, to nie pamiętam, ale to, tak szczerze to mam gdzieś. Co oni tu odpierdzielają? No ten master jest za silny! Znerfujcie tego ciula! Najlepiej teraz! Musimy to wygrać! I wiedziałem, że taki będzie mecz, jak będzie master. No nie! Ta, super! I czego jeszcze? UHP prawie ściągnął mi kurwa zwykłą szczałą Varus. Varus, pamiętajcie, Varusy potężne postacie. Pięknie, pięknie, Timo, dobrze. Dobrze, genialnie, wspaniale. Nie no, przegramy tu, jestem tego pewien. Czy ja sobie skrzeszę, nie, jakby naszych butów? Co jest? Skrzeszta się buty. Aha, nie mam obrony terytorialnej, ale za mnie debil. Ja nie mogę, nie mam obrony terytorialnej, też bym ten się dał. Co ze mną moc? Mód. Nie ma tu nikogo? Nie śmiesznie. Nie! Te świnie mnie gonią. Zagrożenie, wiem, że zagrożenie. Nie! Ludzie pomocy! Widzieliście? Puchapę ściągnąłem. Może damage duży mam, ale nie ma. Sorry, że tak narzekam, ale co to ma w ogóle być? Widzicie, co oni z nami robią? Przez tego pieprzonego mastera, gdyby nie było mastera, wygralibyśmy to spokojnie. Varus tam nie dęcił, bo byłby go w... Wszyscy rozłożyli, jak jest Varus Master, tu mam przesrane. Ja nie mogę, co kurwa. Cię wkurzę, teraz będę na minionka się wyżył. No nie! O, super, nie trafił! Nareszcie! No super! Good, wspaniale. 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 Aż się zaciąłem, wspaniale. O ja pierdziele. Wiedziałem, że teraz będę słaby mecz, wiedziałem, po prostu wiedziałem. I wiedziałem, że zagram słaby mecz, jak będzie master. Wiedziałem, po prostu wiedziałem, że nas rozłoży. Wiedziałem, wszystko to wiedziałem. Widzicie, jak wszystko wiedziałem? Jezu, tak blisko była wygrana. Mogliśmy to puszować. To ci debile chcieli jakieś barony robić, jakieś smoki. Mam tu w dupie te smoki barony. Mi zależy na wygranej, tylko na wygranej. I nie przyjechali, dobrze. Jeszcze nikt nie przyjechał, spoko, brama jest otwarta, pieprzyć to. Ale czemu? Schamstwo, czemu dali mu tak demet? Ludzie, powiedzcie, losem. Dobra, i tak to wrzucę na YouTube'a. Ale jestem zły na Riot. Bardzo, bardzo zły. Wiem, jak nazwę ten odcinek, wina Riot. To wszystko wina Riot, tych wielkich, niewiernych psów. Pamiętajcie o tym, dzieci, że trzeba hejtować ich. Nie, no teraz mi nie wyszło. Trzeba hejtować ich. To wszystko wina Riot. Pamiętaj o tym dziś. Jeżeli cię wkurwią, to napisz list do nich? Nie wiem. Pamiętaj, że to ważne, że ważny Riot jest. Też moim zdaniem rozpieprzyć trzeba go, hej. No nie, nie umiem tak na szybko. Jak mam tekst przed sobą, to umiem śpiewać, a jak nie mam tekstu... Jezu, na pulpit mnie wywaliło! To wszystko wina Riot! Tych pieprzonych, niewiernych psów! Ach. Pieprzone, niewierne psy, to wszystko wina Riot, pamiętaj o tym dziś. To wielkie, gówniane bestie, które... No znowu nie mam rymu, no nie! Ech, pieprzone Riot. To wszystko wina Riot, mastera zbuffowali, więc mnie w... Pieni bardzo, więc ich trzeba rozpieprzyć. Nie wiem, czy chcecie słyszeć moje śpiewanie pod nosem, ale dobra, mam to w dupie. Kurde, pieprzony master w dupie jego pieprzonego męża.
Jak mogłeś rybą mnie trafić? Fizz! Ty pipo. Ty pipo. Zabignu ja! Tepnij się do nie... Ciul. Ciul! Na ostuch. No he. Dobra, pieprzę to. Musimy to wygrać. Koniec, ludzie. Skupimy się i wygramy. Pamiętajcie o tym. Jeżeli w coś wierzycie, to wyjdzie naprawdę. Jezu! Na szybko. I oczywiście Varus, bo kto inny? Nie! A i co ja robię? Jeszcze to ja nie żyję. Co się stało? Chciałem go ominąć. Nie chciałem go ominąć. Mogę zachować flesze, jakby się flesznął tutaj. Fuck! Serio, w nocy już nie myślę. Szkoda. 12-10, serio, teraz zaczynam rąbać to mocno. Mocno, bardzo mocno. Ale każdy ma w sobie taki właśnie ten. Każdy. Jakiś mecz będzie miał na pewno zrąbany. Ale to teraz wszystko wina Riot, nie moja wina. To wszystko wina Riot i tych pieprzonych buffów do zasranego mastera. Może teraz to była moja wina, to bym miał jednego deada. Ale tak to wszystko zjebana wina Riot. Pamiętajcie o tym. Riot to niewierne złe psy. One stworzyły Lola, one mogą go zniszczyć. Ale pamiętajcie o tym. Oni zbuffowali tak mastera, żeby to był bardzo potężna postać. Nie, no rozumiem, że ta postać wykosztowała na przykład 20 tysięcy. PZ, ale jeżeli kosztuje, kurde, ale to mówię teraz prawdę, ale jeżeli kosztuje 450 IP, 450 plus to, że ma tak zbuffowana, jest zamiast nerfowana, jest jeszcze buffowana, to już jest chamstwo, że się tak wyrażę. Jeszcze hydry sobie kupię, zajebiście. To już jest chamstwo. Bo to jest serio chamstwo. Jak można buffować postać, która jest OP? Znaczy jakby zbuffowali teraz Talona, ta postać by była nie do pokonania. Tak zbuffowali Mastera i jeszcze go buffują bardziej, ta postać będzie jeszcze bardziej nie do pokonania. Zmniejszyli mu damage pod AP, a dodali damage pod AD. Ej, wy to ogarniacie? Ta postać ma heala i w ogóle, i w szczególe, jest tak wnerwiająca jak żadna postać na świecie. Patrzcie, co ona robi! Przeciwnik został seryjny. Ręce opadają, ręce opadają. Naprawdę. Przepraszam was, ale muszę iść po picie, bo nie wyrobię. Przepraszam. Dobra, już jestem. Chciałem zagrać fajny, przyjemny mecz. Za to zagrałem nerwiający mecz. Dobra, róbcie co chceta. Niech go jeszcze bardziej buffują. Zbuffujcie go jeszcze bardziej. Następny mecz zagram Masterem. Jak będę miał 40 fragów, to zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Zobacz, pokażę wam na własnych oczach, że Master jest za silny. Master jest za silny. Pamiętajcie tą prawdę. Master jest za silny. Zawsze Master jest za silny. Jak go zobaczycie, bijcie, zabijajcie jak najszybciej, żeby ta pizda się nie nakierowała. Jak ta pizda się nakieruje, to po was. Po was! Słyszycie to? Właśnie. Macie to na moim przykładzie. Ta pizda nie może się nakierować. Nigdy w życiu nie pozwólcie nakierować się tej pizdzie. Pamiętajcie, wygramy to. Wygramy to. Wiara jest najważniejsza. Dobra, teraz się napiję. Mój fragi. Mój te, las hity. Jakie fragi? Co ja gadam, jakbyś to fragi? Tak, tyle fragów zdobywać pod żonkę. Fajnie by było. Oj, kurde, ale jaką mam master formę. 145. Pierwszy nie ma faka. Mam już 18 lewno. Master też. Pięknie. I do tego... Nie.
Czy on ma kupione to, co myślę? Nie. Kupi hydrę, to już... Kupi ten. Kupi ostrze nieskończoność, to po nas. Naprawdę, po nas. Nie! Nie! Słudze. Żartuję. Dzielanie, płacze. Dobra, pierwszy. Dobra, pogłośnij trochę muzykę, bo nie wytrzymam. O tak! Czujecie tego bita? Czujecie tego bita? Bo ja tak! Słuchajcie ludzie, koniec kierowania, koniec dziadowa i graniny. Koniec. Pieprzy mnie to, że te psy z raju oddały takiego buffa. Ludzie, słuchajcie teraz, skupiam się jak najwięcej mogę i próbuję rozpieprzyć go jak najbardziej się da. Pamiętajcie o tym. Teraz będę grał tak defensywnie jak nigdy. To jest mój drugi filmik, a jestem tak wpieniony, jakby to był mój chyba setny. Tak wpieniony, dlatego że jakbym kurde cały czas przegrywał, nie? Ale dobra. Wygramy to. Jeszcze ludzie to zobaczycie. Mogłem kupić, ale pieprzyć. Gram najbardziej defensywnie jak się tylko da. Max defensywy, max. Nie dam się zaskoczyć tej ciocie, nie dam. Mam swoje ulta, mam swojego ulta, mam swoje pane D. Nie, teraz się nie dam. Nie damy się. Pamiętajcie o tym. Nie damy się. Pomocy, Fizz. Fizz, help me. Fizz. Fizz, nie zostawiam je. Proszę, Fizz. Powiedzielibyście, to powiem. Fizz, Fizz, nie wbijaj tam! Fizz, ty głupi jesteś? Jakby tam wbił, to bym się z niego tak śmiał nigdy. Żeby go odciąć wyzywał. Nie wbijaj to! Najbardziej o defensywnie. Ho! Węgcie! Ach, frag jeden jest mój, dobra, pięknie. Gdzieście to. Tak się gra, tak się gra. Tak się gra, jeżeli wasz przeciwnik jest za ciężki. Pamiętajcie. O ku! Szybko, szybko biegniemy, biegniemy. Trzeba ich rozpieprzyć tak, jak się tylko da. Jest pięknie, Darius. Gdzie muzyka działa cuda. I modlitwa też. Dobra, idziemy. A jeszcze nie pora na świętowanie. Czas zniszczyć im tą wieżę. Pamiętajcie. Wieża jest najważniejsza. Że ta wieża padnie, oni też. Nie, nie! Nie, nie mogę paść! Nie! 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 Go! Atak! Proszę! Wygramy to! Tak! Widzieliście tak? Push! Patrzcie, patrzcie, patrzcie szybko! Oni nie zdążą wstać! Dawaj, dawaj! Dajesz, dajesz, dajesz! Przerwa była. Jest, 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 jest! Jest! Ludzie, tak! Wygraliśmy! Jest! Jest! Wygraliśmy! Musieliście to słyszeć! Tak! Słyszeliście to! Było ciężko! Mogliśmy nie dać rady! Ale daliśmy! Wygraliśmy to! Tak! Tak! I tak! Dobra, a teraz już na serio. Dziękuję za oglądanie! Jeżeli wam się spodobało, proszę o komentarz lub lajka. I oczywiście chciałbym was widzieć w kolejnych moich odcinkach. Więc dzięki, na razie i żegnam was! GMXJP!